Danutę Jazłowiecką. Dziękuję, panie marszałku. Ja chciałam pierwsze pytanie zadać panu senatorowi. Panie senatorze, spodziewam się, że podobnie jak moi koledzy zostanę obrażona przez pana, ale mimo wszystko postaram się panu zadać pytanie. Postaram się, żeby to pytanie było też prostym pytaniem, bo z tego, co pan często sugeruje, nie rozumie pan naszych pytań. Otóż panowie bardzo często zapewniacie nas, że ustawa, którą zaproponowaliście, jest najlepszym rozwiązaniem z możliwych i jest rozwiązaniem, które się wpisuje w standardy państw członkowskich, standardy Unii Europejskiej. Spróbuję uwierzyć, że przygotowanie tej ustawy jako ustawy poselskiej, która uniemożliwia przeprowadzenie konsultacji społecznych, nie było spowodowane tym, by uniknąć opinii, oceny eksperckiej odnośnie zapisów tej ustawy. Dzisiaj, po przeprowadzeniu takich konsultacji w Senacie, dowiedzieliśmy się, jak bardzo dużo błędów jest zawartych w tej ustawie. Błędów, które, w ramach których państwo wprowadziliście opinię społeczną w błąd, bo w przypadku powoływania sędziów powiedzieliście państwo, że stosujecie standardy niemieckie, w których parlament niemiecki podejmuje decyzją większością 2/3 głosów decyzję o powoływaniu sędziów. Nie dodaliście, że w waszym zapisie jest dodatkowy zapis, który mówi, że jeżeli w przypadku 2/3 nie zostanie wybrany sędzia, wówczas wybieramy tylko większością głosów. Standardy europejskie tę część, tę drugą część traktują jako upolitycznienie wyboru sędziów, upolitycznienie prawodawstwa polskiego. Chciałabym zapytać, który zapis tej ustawy, którą państwo świetnie znacie, zapewnia rozwiązywanie konfliktów na arenie międzynarodowej w przypadku, kiedy jednak państwa członkowskie z uwagi na buble, jakie się znajdują w tej ustawie, nie zaakceptują tej ustawy jako ustawy spełniającej standardy europejskie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie senatorze, nie jest celem tej ustawy według mnie zapewnianie, że będzie ona rozwiązywać ewentualne konflikty na arenie międzynarodowej. No cel tej ustawy został precyzyjnie określony. Ona realizuje pewną sytuację wewnętrzną, naszego, wewnętrznego, polskiego sądownictwa, statusu sędziów, postępowań dyscyplinarnych, zasady apolityczności, zasady niezależności, zasady niezawisłości. Ewentualne dyskusje na temat zarzutów co do tej ustawy są na poziomie europejskim są przed nami. No, ja jednak uważam, że państwo jednak posługujecie się w sposób zbyt pochopny i zbyt swobodny takim już ferowaniem ocen prawnych i wyroków dotyczących czy zgodności z prawem europejskim tej ustawy, czy innych standardów. No jeżeli pani senator mówi o jakichś standardach, ja bym chciał je zobaczyć, bo cały czas problem polega na tym i tutaj się jakoś nie możemy porozumieć, że w naszej opinii nie ma czegoś takiego jak jednolite, precyzyjne standardy europejskie w tej materii. To naprawdę nie jest tak prosto stwierdzić, co tutaj jest zgodne z prawem europejskim, ze standardem europejskim, a co nie. I próbowaliśmy na tej komisji wielokrotnie pokazywać tą bardzo różnorodną regulację w poszczególnych krajach europejskich, gdzie z jednej strony, jeszcze raz to powtarzam, sędziowie należą do partii politycznych, w niektórych systemach sędziów wybierają politycy i tak dalej, i tak dalej. A mimo to państwo cały czas nie potraficie tego dostrzec, że jest tutaj różnorodność, że jest tutaj szeroki wachlarz rozwiązań i że nie wszystko jest takie proste, czarno-białe, zero-jedynkowe. Dziękuję. Ale na jaką? Rozumiem, że nie zrozumiał tego pytania. Ja nie wiem, dlaczego pani senator po raz kolejny w taki sposób złośliwy się do mnie odnosi. Jeżeli panie senatorze, No ale panie marszałku, pan też powinien tutaj troszeczkę dbać o dobro moje jako sprawozdawcy. Czwartą godzinę sprawozdaję, staram się odpowiadać na wszystkie pytania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i
i możliwościami. Ale ja do pana nie mam pretensji. No ale, ja mam pretensję, że pani senator mnie przywołuje tutaj do jakiejś kultury i porządku, a po raz trzeci mnie obraża. Chociaż ani słowem się do pani nie odniosłem wcześniej w trakcie debaty. Pani senator, proszę powtórzyć pytanie, tylko bez jakiejś osobistej. Oczywiście. Wycieczek. Spróbuję bez obrażania, skoro pan uznaje, że... Proszę bardzo. Proszę próbuję bardzo. W sposób prosty przedstawić panu pytanie, by pan zrozumiał. Otóż zapytałam pana o konkretny zapis tej ustawy, który zapewnia możliwość naszym obywatelom, którzy żyją w Unii Europejskiej, którzy mieszkają w różnych krajach, rozwiązywanie sporów na arenie międzynarodowej w przypadku, kiedy przyjęcie tej ustawy nie zostanie zaakceptowane przez państwa członkowskie, co sugerowali nam eksperci uczestniczący w konsultacjach społecznych. Mówi pan, że my domagamy się standardów, pan nie zna tych standardów. No jeżeli państwo nie znacie tych standardów, to trudno, żebyście przygotowywali prawo w Polsce. No więc odpowiadam po raz wtóry tak samo. To nie jest celem tej ustawy to, o co mnie pani pyta. Bardzo... Pytanie chciałam zadać pani marszałek. Bardzo proszę o zadanie pytania pani marszałek. Pani senator Jazłowiecka, bardzo proszę. Pani marszałek, przede wszystkim chciałam pani podziękować za tak rzetelne przygotowanie poprawek i tak rzetelne odpowiedzi, które pani nam udziela, które są bardzo przejrzyste i pokazują, jakie konsekwencje przynosi ta ustawa. Natomiast chciałam panią zapytać, ponieważ opinia społeczna bardzo często została dezinformowana, mówiąc bardzo delikatnie, o przepisach, które są zawarte w tej ustawie. Konsultacje społeczne pokazały nam, że ta ustawa ma bardzo dużo błędów i powoływanie się w tej ustawie na rozwiązania krajów członkowskich Unii Europejskiej, które są akceptowane w standardach Unii Europejskiej, są dokładnie takimi samymi i one powinny być zaakceptowane przez Unię Europejską. Chciałam zapytać, co wyjaśniła ta międzynarodowa debata na temat naszej ustawy? Chciałam też zapytać, czy w standardach Unii Europejskiej jest możliwe dzielenie się dobrymi doświadczeniami na arenie międzynarodowej wśród państw członkowskich różnych środowisk, w tym również środowisk prawnych. I ponieważ kwestionowana tu była suwerenność naszego kraju, chciałam zapytać, czy tę suwerenność nie zabezpiecza w ramach członkostwa naszego kraju obecność naszych posłów w Parlamencie Europejskim, którzy uczestniczą w przygotowaniu prawa europejskiego, naszą obecność w Radzie Europejskiej, która uczestniczy również w negocjacjach prawa, które jest stanowione przez Unię Europejską, i również nasza obecność w Komisji Europejskiej. Przecież mamy tam swoich przedstawicieli. To ich głos, ich praca powinna zapewnić suwerenność naszego kraju. Czy to jest prawdą? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią marszałek sprawozdawczynią. Pani senator, Wysoka Izbo. Jeżeli chodzi o te debaty, konsultacje publiczne, konsultacje społeczne, komisje senackie zrobiły to, czego nie zrobił Sejm. Komisje senackie chciały skonsultować w jak najszerszym zakresie tę ustawę, zarówno z przedstawicielami środowisk prawniczych, jak i z wybitnymi specjalistami w tej materii, teoretykami prawa, jak również z osobami z innych krajów, czyli profesorami, to były osoby z tytułami naukowymi, z tych krajów, na które powoływali się przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przy wyjaśnianiu tej ustawy. Powoływali się na przepisy w innych krajach, sugerując, że w tych krajach sędziowie nie są w taki sposób powoływani w taki sposób, jak w tej ustawie będzie projektowane, albo że władza wykonawcza ma jeszcze większy wpływ na powoływanie sędziów. Jak się okazało w trakcie tych dyskusji i tych spotkań, ja bardzo żałuję, że na tych spotkaniach nie było przedstawicieli opozycji senackiej, dlatego że na pewno ta dyskusja byłaby jeszcze bardziej merytoryczna w tym kontekście, że te pytania,
które tutaj padają do nas, mogliby zadać bezpośrednio tym przedstawicielom nauki z zagranicy. Ale istota tkwi właśnie w szczegółach, dlatego że ten sędzia, przedstawiciel z Francji, kiedy zacytowano mu artykuł, którym się posługiwali nasi przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, to on nawet nie za bardzo, ponieważ ten artykuł on sobie nie przypomina, żeby kiedykolwiek był użyty. To nie chodzi o konkretny przepis wyjęty z kontekstu, tylko chodzi o całokształt przepisów, całokształt systemu wymiaru sprawiedliwości, które daje społeczeństwu przekonanie, że sędziowie są niezawiśli, a sądy są niezależne. I to o to chodzi. I we wszystkich tych krajach, które były podawane jako przykłady, nie jest ani niezawisłość sędziów, ani niezależność sądów przez obywateli, ani przez żadne organy kwestionowana, ani nie jest kwestionowana na arenie międzynarodowej, bo przecież u nas również obowiązują wyroki z Niemiec, z Francji, które są tam wydawane, a w których tymi akurat stronami są nasi obywatele. Także to o to chodzi, żeby wynieść pełną spójność. I druga kwestia odnośnie suwerenności. My bardzo marzyliśmy o tym w 1989 roku, aby stać się częścią świata zachodniego, a nie być ciągle częścią świata wschodniego. Nam świat zachodni, Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, wtedy jeszcze była EWG, kojarzył się z wartościami i z przestrzeganiem pewnych wartości, wspólnotą wartości, do jakiej myśmy zmierzali, o jakie walczyła pierwsza Solidarność, za jakie wartości nasi przyjaciele, znajomi, może rodzice wielu z nas byli internowani, czy siedzieli w więzieniach, czy też wielu z nas, biorąc pod uwagę pana marszałka. I dlatego my marzyliśmy o tym i my robiliśmy wszystko, żeby do tej Unii Europejskiej się dostać. Przez kilkanaście lat spełnialiśmy wszystkie te warunki, które pozwalałyby nam do tej Unii Europejskiej wejść, nie tylko po to, aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, ale właśnie, żeby znaleźć się w kręgu tej cywilizacji zachodniej, prawnej głównie, w sferze ochrony praw człowieka, takie jak są w krajach Europy Zachodniej. I dlatego spełnialiśmy te kryteria. Dlatego też w 90-tych latach wstąpiliśmy do Rady Europy. Bo musimy i zobowiązaliśmy się przestrzegać przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Komisja Wenecka, która była w ubiegłym tygodniu w Polsce, ona jest organem Rady Europy. Też bardzo żałuję, że nie spotkał się nikt z Sejmu z Komisją Wenecką, a przecież tam są bardzo wybitni przedstawiciele nauki. Ja tutaj nawet obecny pan minister Warchoł, zdaje się, też jest członkiem Komisji Weneckiej. Bardzo dobrze. Dlatego źle się stało, że nie rozmawiano z przedstawicielami, znaczy my rozmawialiśmy tylko w Senacie, że nie rozmawiano w Sejmie z przedstawicielami Komisji Weneckiej, którzy zadawali pytania i oczywiście na których opinie, jak pan marszałek przyznał, też czekamy. Ale to wczorajsze spotkanie również było bardzo cenne, dlatego że wiele z tych półprawd albo nieprawd, które funkcjonowały w przekazie publicznym, prezentowane przede wszystkim przez pana ministra Kaletę, po prostu zostały rozwiane. I też szkoda wielka, że pan minister nie był obecny, bo być może mógłby te pytania zadać, albo jeżeli by miał wątpliwości odnośnie odpowiedzi, to mógłby doprecyzować. Ja generalnie uważam, że jesteśmy w kręgu cywilizacji europejskiej, co jest faktem, ale my dlatego, Unia Europejska to jesteśmy my. Przecież Unia Europejska to nie jest jakieś obce mocarstwo. Unia Europejska to nie jest jakiś obcy świat. To nie jest żadna zagranica. To jesteśmy my. I to właśnie powodem tego, że to jesteśmy my, jest to, że wybieramy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego. I przecież również opozycja senacka ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. I oni biorą udział w stanowieniu prawa europejskiego. A prawo europejskie służy nam wszystkim. Ja przypomniałam sobie jeszcze w międzyczasie, kiedy była rozmowa na temat tych wyroków. Przecież
ta słynna dyrektywa transgraniczna. No ja jako prawnik pamiętam doskonale, jakie były perturbacje, ponieważ my nie uchwaliliśmy na czas ustawy, a to po prostu weszło w życie i ułatwiło naszym obywatelom leczenie wtedy, kiedy wyjeżdżali za granicę. Bo wcześniej my musieliśmy wykupywać sobie ubezpieczenie, a tutaj, jeżeli byliśmy ubezpieczeni w Polsce, to wszystkie instytucje zagraniczne w Unii Europejskiej na podstawie karty leczą nas tak jak obywateli Unii Europejskiej. I to na tym polega prawo wspólnotowe, że oni przestrzegają, respektują nasz system w jakimś sensie ubezpieczeń, chociaż przecież my nie płacimy na tamte ubezpieczenie i leczą nas na tych zasadach, a my respektujemy również jakieś zasady. Ale odnośnie sądów, jeżeli sądy stanęły na początku wbrew interesom Skarbu Państwa, ponieważ w pierwszym momencie, kiedy obowiązała ta dyrektywa, obywatele polscy w pewnych warunkach mogli wykonać sobie zabiegi za granicą. I były takie słynne zabiegi zaćmy w Czechach. I NFZ absolutnie zabraniał wypłacania pieniędzy refundacji na podstawie tej dyrektywy. To polskie sądy w swoich wyrokach zasądzających na rzecz polskiego obywatela zwrot kosztów tych zabiegów spowodowały, że NFZ też w końcu zaczął to stosować. Mało tego, teraz operację zaćmy można w Polsce wykonać bez żadnego problemu, a trzeba było czekać kilkanaście lat. I to jest rola prawa unijnego, to jest rola Unii Europejskiej, że generalnie, to było jeszcze przed rządem Prawa i Sprawiedliwości, największym sukcesem PiS w latach 2005-2007 na arenie międzynarodowej było podpisanie traktatu lizbońskiego. Bardzo dziękuję. I tak uważał PiS wtedy. Dziękuję bardzo, pani marszałek.